To tak, to mam już to, belkę. Płytki wapienne. To muszę przestawić produkcję. No to by tylko wapień produkowali. Czyś wszystko i skała z wapienia. Dobrze. I dzięki temu też to po prostu przerobi. I w końcu będę mieć podłogę, jeśli chodzi tutaj o tworzenie mojego statku. Koloniści mogli nim odlecieć. Temperatura, nie statek. Kapsuły. Każda kapsuła wymaga 500 metalu. Dużo. 500 metalu. W takim wypadku warto też się teraz pochylić nad tym, by jednak budować coś. Struktury. Skała z wapienia, niech będzie. I odkryłem teren. Niestety nic mi to nie da, no ale... Struktury, skała, tutaj będzie wzmocnienie konstrukcji. To po prostu na głowę się nie zawaliło. No i teraz zobaczmy, jak to teraz zbudować. Obniżony nastrój to za chwilę. Odkryty obszar. No i różne, lampa. Ta lampa wyjmuje taki zasięg. Dotąd, czyli następne muszę wbudować tutaj, oto. I to sięgnie dotąd. Polecenia, kop, no i to po prostu mogę już wyrównać do 5. I z jednej i z drugiej strony. To można rozebrać i w takim wypadku muszę teraz dobudować struktury. Skała z wapienia. Zamknąć to pomieszczenie. Później jeszcze pozostanie położyć płytki. Będzie komplet. A tutaj zbuduję sobie następne miejsce, gdzie będę uprawiać ryż. Ponieważ żywność to mój chyba jedyny towar eksportowy. O ile oczywiście nie liczyć tych... tych tutaj rzeźb, no ale nim ja trafię znowu na jakiegoś gościa, czyli handlarza egzotykami, który przylatuje, to pewnie jeszcze minie trochę czasu. Więc nie za bardzo z tym jest co zrobić. No, to już przejęli to. Tylko teraz jest problem z metalem. Fajnie by było, gdyby można było z kimś zahandlować. No właśnie, przecież ja mogę też przetwarzać, mam już masę prądu. Niech to po prostu ktoś się zajmie produkcją. Dzięki temu zawsze nieco metalu do przodu będę. Powoli, powoli będą to zmieniać. Malin. Normalnie plantacja. Jeden zetnie, drugi sadzi. Chmielu troszkę jest. Zapas ryżu też. Hitek. A tu muszę dalej podciągnąć prąd. I wbudować kolejne stoły. Tylko to także będzie obszarem domu. Więc mogę to już teraz zaznaczyć. Oni przy okazji przez ten czas posprzątają. A te kamyki tutaj będą do wyniesienia. No i jest. Tambo. Ile tych tambo? Jedna sztuka. Poczekamy aż dojdą pode mnie i odpalimy wieżyczki. Pytanie, w którym kierunku ono idzie? Nieważne, w którym idzie, ale już kogoś przygotujmy. Kanta, może być. Niech stanie przy włączniku. A i ja muszę zaznaczyć go do polowania, by wieżyczki atakowały. Ten, gdzie biegnie. A, ja podam tą wełnę.
Niech tu podejdzie jeszcze kawałek. Widzę, że tu już zaparkował, to już czas to włączyć. No, włączyliśmy prąd i teraz zobaczymy. Czy ja go muszę raz zaatakować? Ten ma nóż, a ten co ma? Ten nie ma niczego, ale sobie wybrałem skład. Pożyczymy łowczynię. Ona musi sprowokować tam bolca. Musi go zaatakować. Może on mi nie spierniczył przez ten czas. Strzelaj w tambo. Kurde, ile razy można strzelać? Przecież to jest dobry strzelec. Strzelanie 13, mistrz. Trafił. Trafiła, znaczy się. No i teraz tambo zaczyna mnie atakować. A ja to, co mogę zrobić, to po prostu uciec. Zmniejszymy. I my uciekniemy tutaj pod drugie wieżyczki. A temu dadzą łupnie. A, moment, moment. Ale przecież drugie nie strzelają. Kogo my tu wypożyczymy? Albina. Albina, goń tu włączać. Dobra, padł. Pobij na śmierć. Już można to powyłączać, ponieważ nic mi to nie da. Tu i tu. To tambo jest naprawdę... To obniżony nastrój. Łowczyni. No dobra, łowczyni. Możesz iść. Ktoś się tym zajmie. Albina. Uratuj tambo, patrzcie państwo. Tu przybiegnie, po prostu odstrzeli go. Pobij tambo na śmierć. Strzelaj tambo. No, przybywa tylko strzał. Tylko jakoś ten tambo dalej pod... No, dobra, padł. Teraz czy ona może ćwiartować? Może. Tego od razu zabierze. No i jeszcze rób tambo, który gdzieś później będzie można sprzedać. To mi da z kolei nieco mnie. O, rany! Ileż to dało? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jakieś 500 sztuk? Wiecie co? Już wystarczy tego mięsa. Czas na lepsze posiłki. Tu już mięsa proszę nie używać. Do tych najgorszych. Mamy już nieco żarcia, za chwilę tutaj znowu coś urośnie. Czuję się źle, czuję. Ale za chwilę zaczną produkować te lepsze posiłki. To tu jest. Albina. Gdzie ona goni? A pewnie tak strzelali, że się turbiny popsuły. Może tam Bobiek rokiem zarysował? Może być i tak. No, dobra, zaczęli te lepsze posiłki tworzyć. O, to już nawet 4, 5. To teraz pewnie im się humor poprawić. Tutaj wycinają. Tutaj widzę, że już też zaczęli to kopać. A tu miałem jakieś płytki granitowe chyba kiedyś. A granitu mam tyle co i tu nic. Nie, co? Łupki są. No dobra, to wykorzystajmy te łupki. Podłogi.
Płytki łupkowe. I trzeba je tutaj po prostu położyć. Czy to by oznaczało, że nikt się nie zajmuje stołem? Maczuga zapienia. A to dalej próbuję szkolić, tylko jak widać nie za bardzo się to sprawdza. A nie, poszło do przodu spuszczenie. Tutaj jeszcze nie. Strasznie trudne do szkolenia są te tamwolce. Tego się nie spodziewałem. Bo psy to momentalnie. Dosadziła, powycinała. Później trzeba położyć płytki, zbudować jeszcze nieco stołów. No i to już chyba koniec, jeśli chodzi o rozwój gościa. A później czas na budowę mojego statku. Tylko, że będę musiał mieć troszkę kasiory jakiegoś produktu, który mogę sprzedać, by móc handlować i zdobyć pieniądze na budowę superstali. Tam masę superstali będzie potrzebna. Co się stało? Kapsuła ratunkowa. Gdzie? Gdzie to jest? No, jakiś tam kawałek. W takim wypadku zróbmy jeszcze jedno pomieszczenie dla więźnia. I łowczyni ją uratuje. Weź do niewoli. To są jeszcze rzeczy, które zakupiłem. Trzeba będzie kogoś poprosić, żeby to przyniósł. Może psy kiedyś się do tego ruszą? Gdzie jest łowczyni? Dobiegła już, czy jeszcze nie? Biegnie. No i co my tu mamy? Mamy jeszcze... No jest dosyć dużo tego surowca. Tu jest taki szybki, albina. I obfity, niech zje. I teraz trzeba wrócić na nich, wymusić transport tego. Metal. Widzę, że ona szybko biega. Nie wiem, czy nawet nie szybciej niż łowczyni, ale łowczyni z ich linii niesie kogoś. Więc to może być takie złudne. Zbiera ryż, to też za chwilę. Ty także zajmij się tutaj transportem. Grupa opuszcza kolonię, ale tam nie miałem nikogo do handlu. Więc mnie to jakoś... Specjalnie mi to nie przeszkadza. Ci zaniosą, pójdą spać, nadejdzie kolejny dzień. Choroba męczy Weavera. Gdzie on jest? Aha, to jest ta. Więzień. Rozmowa i rekrutacja i to. A Pyrcha jest? Gdzie jest Pyrcha? Pyrcha jest tutaj. Gotuje danie. To za chwilę. Najpierw zajmij się leczeniem. Infekcja. A, mam już leki. W takim wypadku trzeba jej wstawić lewą nogę. Gdzie jest pani Pyrcha? Mamy to. Mamy trochę drewna. To zresztą całkowicie inaczej wygląda, jeśli chodzi o leczenie. No i muszę tego Martinez? Lekarz.
Kanto. Niech ta Kanto się nie zajmuje leczeniem. Strasznie wolno i to idzie, jak widać, zakończyło się to nieszczęściem. O, nawet taka wielka rzeźba powstała. Średnia. Wspaniała. Jakoś wspaniała, tylko że niestety nie ma z kim handlować. Nikt nie przylatuje też. O, dobra. Tamta już może chodzić. Czy tamten Martinez? Jest teraz kwestia czasu, żeby kolonia dalej się rozwijała. Teraz coś zacznę kopać. O, cztery łóżka powstały. Dobrze, będą to łóżka medyczne oczywiście. Szpitalne. Lawiszka. Mamy. No, można powiedzieć, że to jest cały oddział medyczny. Weaver. Jak tam potrzeby? Średnio boli, chory, ciasne miejsce. Zostałem uwięziony i obfity posiłek. Ale to się zaraz powinno poprawić. Więzień, jaka była ta trudność rekrutacji? 89, no nie jest to 99, tam prawie że 100 jak wcześniej. A tych wypuszczamy. Szkoda po prostu tracić na nich czasu, a nie mogę trafić na kogo, na kogoś, kogo mogę, komu mogę ich sprzedać. No tak, to mogę wygasić. Co się stało? Następny. Krwiożercza sfora wybuchowych szczurów. Jest ich trochę. 5, 10, 14, 15, 16, 17, 24 sztuki. Tędy to biegnie, tędy. Prądu mam zapas? Mam zapas. To teraz tak. Tym razem już nie przejdziemy obok tego obojętnie. I co my tu mamy? Kto nie ma broni w ogóle? Kanto nie ma. To niech sobie weźmie tą wyrzutnię zapalającą. A cała reszta już się tam po prostu ustawia. Zapiszmy jeszcze. Trudkowo 39. Cała reszta po prostu już się powoli tutaj ustawia i będzie bronić. A ciekawe, czy ją zaatakują. Albina. Albina ma snajperkę. Więc ustawimy się tutaj. No, czy mam jeszcze chwilę? Czy oni mogą zjeść przez ten czas? Myślę, że nie. Nie będę ryzykować. To tak. Wszystkie moje ludziki. Zapraszamy tu. Czy to drugie jest włączone? Tak, już jest włączone. Ale wszyscy tutaj biegną na miejsce. Łącznie ze zwierzakami. No i teraz trzeba ich jakoś porozstawiać. Nie będę ich stawiać jeden obok drugiego. Wcześniej tak było, jest to jak widać złe rozwiązanie. Każdego gdzieś umieścimy. Najlepiej gdzieś dalej, ponieważ tym razem będziemy uciekać od razu. Zobaczę, że te szczury są szybkie. Co? O, tak jak mówiłem. Oj, cała masa w jednym miejscu. To nie będzie dobre. Wszyscy przyszli? Tutaj jeszcze dwójka ciągnie. Martinez. Martinez, kurde, broni nie ma. Ale już jest za późno, by wracać. To niech podbiegnie tutaj.
Co tu zrobić? No dobra, niech biegnie ją. Za chwilę tutaj się zacznie strzelanina. O, ją po prostu nienawiścią. Strzelają tyle, że nie ma sensu. Uuu. To będzie super, ponieważ te szczury wybuchają. One są w grupie. Po prostu one same będą się zabijać. Jest, łup. Dobra, już chyba czas uciekać. Już widać, w czyim kierunku biegną. To ta niech od razu... Może nie aż tak daleko, ale niech gdzieś tutaj podbiegnie. Aj, moje pieski. Dobra, widzę, że już biegną. To my uciekamy. Gdzie uciekamy? To jest cała masa, która jeszcze jest żywa. Przynajmniej tutaj. Łowczyni dalej biegnie na górę. Chewie też niech ucieka. RG, czy ty możesz zagasić mojego psa? Gasi pożar. Tak, tak, dobra. Jest zagaszony. O, i teraz zaczął się problem. Ponieważ linię energetyczną mi odetnie i wieżyczki przestaną strzelać. Mam po jedną linię połączone. To źle. Ten jeszcze. Walczy wręcz z łowczyni. Teraz tak, to trzeba oznaczyć jako obszar domu. I błyskawicznie lecieć to... Niestety, ale już się zajmuję gaszeniem pożaru. Dobra. Te szczury wybuchają, a ten biegnie do mnie pewnie, tak? Płonący. Martinez. Weź Martinez, stąd uciekaj. Szuka celu. Strzelaj w szczura. No dobra, ten szczur biegnie dalej. Łowczyni nie stanie tutaj, czuj, niech gdzieś przebiegnie, bo powinna strzelić tego gościa. Tak samo jak podbiegnie, wieżyczki powinny już grzać. Dobra, ten padł. RG, zajmij się gaszeniem. Ale nie mogę dopuścić do sytuacji, kiedy by to odcięło mi całkowicie prąd. Dobra, niech ona jednak biegnie na górę. A, padł ten szczur, to już nie musi biec na górę. Te szczury wszystkie. Czy to jest do naprawy? Gasi pożar, tak. Architekt, oznacz. No dobra, niech od razu i tutaj zagasi. Te wszystkie szczury już chyba popadały, tak? W takim wypadku możemy już zaznaczyć wszystkich swoich i ich zwolnić. Czyli odbyło się bez strat. No i przy okazji kupę mięsa.